Witajcie kochani na Tarot Esme. Dziękuję, że gościcie w mojej przestrzeni. Zapraszam na ogólne czytanie Tarota dla Zodiakalnych Bliźniąt na wrzesień 2021 roku. Przygotowałam dzisiaj dla Bliźniąt talię Celtic Tarot. Zobaczymy, co wskaże dla Was na ten miesiąc. Ale najpierw będziemy patrzeć przesłanie anielskie stali Życie z Aniołami. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie, zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie? Ok, no to zobaczmy, kochani, co dla Was, drogie bliźnięta, jest za przesłanie na wrzesień 2021 roku. Co dla bliźniąt? Jakie przesłanie na wrzesień? Bliźnięta, wrzesień 2021 roku. Jakie przesłanie dla bliźniąt? Związki, no proszę. Ważne będą relacje, ważne będą Wasze związki: związki z najbliższymi osobami, ale też y, wszelkie inne relacje. Y, towarzyskie, zawodowe i tak dalej, tam, gdzie będzie ten rezonans. Więc, no, może będziecie porządkować związki, może będziecie zastanawiać się, z kim wam jest po drodze. No, zobaczymy, w jakim sensie to się pokaże w czytaniu Tarota. Ja przeczytam na razie to, co tutaj, do tej karty. Jest napisany w książeczce. Szanowanie samego siebie jest szanowaniem swojego partnera w miłości i prawdzie. Cieszmy się byciem w związku, stańmy się jednością ze sobą i naszą drugą połową. Każdy związek jest święty, uszanujmy więc jego wyjątkowość, będąc w 100% związku, w którym jesteśmy. Czyńmy to przez słuchanie, troskę, prawdę. Wkrótce zobaczymy, jak nasz związek kwitnie i staje się wyjątkowy. Poświęćmy codziennie jedną chwilę na wizualizację swojego związku jako doskonałej całości. Nasza bezwarunkowa miłość będzie odżywiała każdą chwilę naszego związku i nieustannie przynosiła radość życia w związku. Odnowienie lub wejście do nowego związku jest jak nowy dzień kryształowo czysty i doskonały. Nie zapominajmy, że rozmowa z partnerem sprawia, że rzeka płynie. Afirmacja. Nasycamy nasz związek miłością codziennie, szczególnie związek ze sobą. Także te wszystkie rzeczy, które tutaj przeczytałam, myślę, że one, one w tym miesiącu mogą dla Was być właśnie takim lustrem, jak to u Was jest. Jak to się przedstawia w moim związku, jeśli ten związek jest, jaki chciałbym, chciałbym, żeby, ten, żeby był mój związek, jeśli go jeszcze nie ma, na przykład. Jakie są moje przekonania odnośnie związku? Co robię w tym kierunku, żeby mój związek był szczęśliwy, prawda? Jakie jest moje porozumienie z partnerem? No, zobaczymy, jak to się pokaże w czytaniu na ten miesiąc. W jakim kontekście te związki się pokażą u Was, drogie bliźnięta? No to zobaczmy. Bliźnięta wrzesień 2021 roku. Co dla naszych kochanych bliźniot. Bliźnięta słoneczna, ale też osoby, które e, mają w znaku bliźniąt Księżyc, Ascendent, Marsa lub Wenus. Też warto, żebyście, e, żebyście sobie e, no, e, odsłuchały to czytanie. Zawsze to są dodatkowe informacje. Co dla bliźniąt. Bliźnięta. Wrzesień 2021 roku. Co dla Was, drogie bliźnięta. Główna energia, kochankowie. No to związki jak nic. Dojrze Wasza karta. Bliźnięta. To jest karta kochanków. Więc jak najbardziej. No ciekawe. Przeszłość. Karta sądu ostatecznego. Przyszłość. Trójka denarów. Co będzie Wam pomagać? A z denarów. Co może przeszkadzać? Szóstka kielichów. Wpływy zewnętrzne. Sześć denarów. Pływy ukryte. Król kielichów. Oczekiwania lub obawy. Rydwan. I rezultat. Albo rada dziesięć mieczy. No, to 10 mieczy na samym końcu. Rezultat. Przepraszam, tło czytania karta Cesarza. Tutaj jako lord. Okej, okay. no dobrze, kochani. Bardzo zaskakujące jest to czytanie dla mnie, zwłaszcza ten rezultat Rada. Yy, troszeczkę tak nietypowo zacznę od końca, <laughs> dlatego że ta dziesiątka mieczy jako, yy, jako Rada, mam tutaj takie poczucie, że z, jak... z czegoś trzeba będzie zrezygnować, że coś trzeba będzie odpuścić, jakąś sytuację po prostu powiedzieć sobie w końcu powiedzieć sobie dość. Mogą to być jakieś reminiscencje z przeszłości, szukanie wczorajszego dnia, tak zwanego, czyli w, na przykład w związkach, że chciałabym, żeby było tak jak kiedyś. No, sorry. Wygląda na to, że trzeba tu raczej wykuwać nowe szczęście, nowe możliwości, skupić się na tu i teraz, a nie y, szukać tego, co było. Zdecydowanie tu y, bardziej będzie wzięcie spraw w swoje ręce. I też bym powiedziała bardziej zagrzanie, no, takie zagrzewanie do wspólnej pracy, do bycia w relacji, czy jeśli chodzi o relację prywatną, to żeby działać razem. Bo trójka denarów to jest wspólne działanie, to jest, to jest działanie dla wspólnego dobra. Więc. Na pewno jakieś zmiany będą musiały nastąpić. Zdecydowanie tutaj musi, znaczy, podstawą jest to, co nowe. Tutaj ten niedźwiedź wychodzi z gawry, wychodzi z tej ciemności i wychodzi na ten wspaniały świt, żeby rozpocząć nowy rozdział. Więc, korzystając z tego, musicie zdecydowanie zamknąć jakiś stary etap. Coś, coś, co po prostu, albo, albo metody, których używaliście przy danej sprawie, czy to relacji, czy, bo to też może dla niektórych być, to mogą być też sprawy zawodowe, prawda, czy relacje towarzyskie, czy jakieś inne rzeczy. W każdym bądź razie stare metody idą, no, idą na śmietnik, moi drodzy. Tutaj trzeba będzie to wszystko odpuścić, tutaj trzeba będzie za, za, zadziałać w zupełnie nowy sposób. Pozbyć się też tych wszystkich sentymentów i, i te rzeczy, które już nie chodzą, które są już tak jakby martwe, one muszą tak jakby odejść. Tutaj trzeba będzie podjąć odpowiednią decyzję, czego tak naprawdę chcę. Jak, 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 jak te moje relacje, czy to prywatne, czy zawodowe, jak one mają wyglądać. Tutaj z przełożenia macie kartę cesarza, więc czy to jest wasz partner? Dla niektórych może to być karta waszego partnera, który jest taki zdecydowany, konkretny i dokładnie wie, czego chce. Ale też jako tło czytania, ta karta może wskazywać, że wasza postawa w tym miesiącu właśnie taka powinna być, że to wy powinniście kierować swoim życiem i uświadomić sobie, Czego tak naprawdę chcecie? No, i kto tu rządzi? Czy dacie sobą rządzić? Czy ktoś będzie rządził Wami, prawda? Więc to też tutaj jest ważna rzecz. Może, mogą to być tak jakby rozważania starych spraw, może dla niektórych jakieś sytuacji, jakieś zranienia z przeszłości, bo tutaj też mamy kartę. Sądu ostatecznego, która pojawia się w przyszłości, czyli pewne z rzeczy, które były ważne kiedyś, już teraz przestają być takie aktywne, więc można je odpuścić, można już to zostawić, można wykuwać zupełnie nowe porozumienie, nowe działanie w mądry sposób naprawdę w taki, w taki mądry i dobrze zorganizowany, podejmować odpowiednie decyzje. Bez tych wszystkich sentymentów, bo szóstka kielichów, ona jest tutaj pokazana w negatywie. To, co może przeszkadzać, czyli sentymentalne podejście. Takie myślenie, a bo kiedyś to było jakoś tam, nie? No to teraz już nie jest kiedyś, prawda? To jest tam, kiedyś to jest myśl. Więc tutaj z tego trzeba będzie wyjść. Trzeba będzie zachować się naprawdę bardzo konkretnie. Na pewno tu też zarysowuje się ta współpraca. To jest bardzo ważne. Ona też się pokazuje. W szóstce denarów na pozycji wpływów zewnętrznych, więc widać, że osoby, które będą ważne dla Was w tym miesiącu, czy to Wasi partnerzy, czy prywatni, czy zawodowi, te osoby będą skłonne do współpracy. Naprawdę razem możecie wiele zrobić. Możecie wypracować sobie nowy sposób porozumiewania, nowy sposób działania dla wspólnego dobra. Nawet bym powiedziała, że właśnie Korzyści z tego płynące mogą być naprawdę bardzo duże, ale to musi być w nowy sposób. Może, kto wie, ktoś na nowo zakocha się w sobie. Też tak może być, ale muszą odejść stare rzeczy. To jest, to jest zupełnie tak jakby um, takie nowe podejście do tego, do życia. Do relacji, wkroczenie na zupełnie nowy teren i na pewno w sposób dojrzały, bo u Was, Waszym ukrytym wpływem jest król kielichów, a król kielichów jest dojrzały emocjonalnie. To już nie jest na przykład myślenie yy, o, o sprawach z dzieciństwa czy z młodości, że ktoś się zachował w taki czy inny sposób. Nie, tutaj to już jest, król kielichów, on już bierze, on ma już to przepracowane, on bierze, bierze tak jakby. Wszystko na klatę i, yy, i kocha mimo wszystko. Jest otwarty. Więc yy, na, warto na to zwrócić uwagę. Wy będziecie liczyć w tym miesiącu, że sprawy będą szły w dobrym kierunku i że ruszą też dosyć szybko. Może tak być, ale jest jeden warunek, kochani. Tutaj warunkiem jest właśnie Zamknięcie jakiegoś rozdziału ze sobą, odpuszczenie sobie, żeby było tak, jak kiedyś sobie wyobrażałam, czy wyobrażałam, że to ma być. Tutaj już musi być po nowemu. Tutaj As Denarów mówi, zwróć uwagę już na nowe płaszczyzny porozumienia, na to, co otwiera się nowego. Te rzeczy, które w przeszłości, które być może, może i walczyliście o to długo. One w takiej formie, w jakiej kiedyś sobie to wyobrażaliście, na pewno się nie pojawią. Tutaj musi tuż, tu się musi pojawić coś bardzo współczesnego, coś zupełnie w nowym wymiarze, w innym wymiarze. Zdecydowanie porozumienie będzie, jak najbardziej, ale zupełnie po nowemu. Coś stare, jakieś dawne marzenia, dawne wyobrażenia, one muszą odejść. To jest jakiś etap, ewidentnie się zakończy. Jakiś etap ewidentnie się zakończy. I to jest konieczne. To jest konieczne, żeby mogło powstawać nowe, ale wspólne. Bo w trójce denarów, zazwyczaj na tej karcie, tutaj akurat nie, ale zazwyczaj na tej karcie jest, są pokazane trzy osoby. Osoba, która jest inspiratorem danego zdarzenia, druga osoba, która zamawia daną usługę i ktoś, kto ją wykonuje. Więc te trzy osoby zazwyczaj tworzą. Płaszczyznę pod, tak jakby można powiedzieć, owoce tego wspólnego działania. I zdecydowanie jest to korzystne dla wszystkich. To później przynosi korzyść też innym. Więc może tak, może być tak, że jeśli będzie to chodziło o zawodowe rzeczy, relacje zawodowe, to efekty tych działań będą widoczne w przyszłości. I y, przyniosą Wam naprawdę bardzo konkretne, y, wymierne korzyści. Y, do tego y, też tutaj ja bym powiedziała tak, dla niektórych osób, zwłaszcza które widzą to, to czytanie, jako czytanie zawodowe, to jest to dobry czas na łączenie się w spółki, bo karta kochanków jak najbardziej y, o tym mówi. A jeśli chodzi o relacje takie prywatne, romantyczne, to ta karta wskazuje, po prostu podkreśla jeszcze bardziej, że ważną rzeczą będzie tak jakby zrozumienie tematu relacji właśnie romantycznych w Waszym życiu, Waszych przekonań odnośnie tego. I pozbycie się też pewnych złudzeń co do tego, jak, jak sobie do tej pory to wyobrażaliście, i zobaczenie tego w zupełnie nowy sposób wtedy zrobicie duży krok do przodu i będziecie mieli dużo większe panowanie nad swoim życiem. To jest tutaj mam takie wrażenie, że to jest po prostu konieczne. To jest takie przejście na wyższy level, bo az Danarów zawsze jest, to jest zawsze wyższy level do poprzedniego. I też myślę, że może chodzić właśnie o, właśnie o taką dojrzałość emocjonalną w tym wszystkim. Więc kochani no ciekawy miesiąc przed wami. współpraca na pewno będzie, na pewno tutaj będzie też takie dogadywanie się, ale już w tych nowych rzeczach w stare rzeczy out. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawe czytanie macie. Otwierajcie się, otwierajcie się też ja bym powiedziała tutaj tak jeszcze na koniec, tylko dodam, że, Karta kochanków to jest też takie połączenie wewnętrzne tego, co męskie i żeńskie. Też zwróćcie na to uwagę, co myślicie na temat kobiet, co myślicie na temat mężczyzn, jak to u Was wygląda, jakie przekonania tutaj trzeba zweryfikować, może w tym miesiącu Wam się udać, zauważyć. Jakieś sabotujące przekonania, które nie pozwalają Wam na przykład stworzyć takiego związku albo takiej relacji zawodowej, jaką byście chcieli mieć, bo popełniacie jakiś błąd na przykład. Myślę że, myślę, że warto się temu po prostu przyjrzeć też od tej strony, od tego, co właśnie męskie i żeńskie w Tobie. No i tak jak tu przy karcie związków. Było napisane jako afirmacja: Nasycamy nasz związek miłością codziennie, szczególnie związek ze sobą. To też jest ważne, żeby zwrócić uwagę na siebie w tym wszystkim, żeby być też sprawiedliwym, uczciwym i kochającym wobec siebie samego. To jest podstawa, prawda? No, niektórzy mówią, że z miłością jest jak z pieniędzmi. Jak sam nie masz, to i nie dasz drugiemu, prawda? No. Kochani, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Popracujcie nad waszymi związkami i y, zwróćcie uwagę y, na to, żeby panować też właśnie nad, y, nad sobą, nad swoimi przekonaniami. Y, no i y, nad tym, żeby w waszym życiu działo się tak, żebyście uszczęśliwiali siebie i innych. Pozdrawiam Was serdecznie, drogi bliźnięta. Życzę Wam wspaniałego września, no i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się ciepło. Pa.